Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Zaczniemy sobie dzisiaj od Anety. Witam serdecznie, Asiu. Na keto jestem od 20 lipca 2022 roku. Początkowo po około 3-4 tygodniach poziom glukozy na czczo zaczął mi rosnąć do 120-130. Przed keto 90-100. Teraz po wprowadzeniu śniadań i wcześniejszym ostatnim posiłku, to nie zawsze, spadł ponownie poniżej 100, więc jestem dowodem na to, że przesunięcie okna działa. I za chwilę przejdziemy do pytania Anety, ale chciałam się jeszcze do tego odnieść, ponieważ Aneta ten komentarz napisała właśnie w odpowiedzi na moją propozycję dla pewnej osoby, która właśnie pytała, co zrobić, kiedy ma wysoki cukier, że przyczyną tego może być rozregulowany cykl dobowy, na to mamy coraz więcej badań, i żeby zacząć właśnie jeść śniadania wcześniej. I u Anety to się sprawdziło, także super, bo rzeczywiście ta glikemia, z tego co Aneta pisze, idzie w dół i się reguluje. I moi drodzy, ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie rzeczy, które Wam mówię tutaj na moim kanale, są wygodne. Nie wszystkie rzeczy są takie same, jak mówią na przykład inne osoby w tematyce keto. I ja sama musiałam się, no już chyba z 6 lat temu, przestawić na to, żeby jednak jeść śniadania, ponieważ okazało się, że mój organizm no, nie funkcjonuje za dobrze, chociaż mi było łatwiej tych śniadań nie jeść. Ale mówię Wam o tym, jeżeli uważam, że jest to ważne, jest to istotne i może to niektórym osobom pomóc. Dlatego macie prawo się ze mną nie zgadzać, również pisząc to w komentarzach, jeżeli tylko jest to kulturalnie wyrażone. A ja mam prawo mówić Wam o trochę innym spojrzeniu na dietę keto czy inne tematy, ponieważ jak się okazuje, taki jeden schemat, który jest tak mainstreamowo promowany, nie dla każdego po prostu działa. Jeżeli dla Ciebie działa, to super, ale fajnie, że jesteście też otwarci na te zmiany i nawet jeżeli coś wiedzieliście, ale szukacie odpowiedzi na jakieś problemy na moim kanale i to wprowadzacie, że to działa. Może nie u każdego to zadziała, ale akurat u Anety zadziałało. Także bardzo się cieszę i dziękuję Ci, Aneto, za ten komentarz. I teraz pytanie. Jedna ze znajomych mi osób mówi, że dyżur nocny wyrzuca ją z ketozy. Ja dyżuruję od 26 lat, to dla mnie normalny tryb życia, ale czy zerwana noc faktycznie wyrzuca z ketozy? Na pewno dyżury i praca zmianowa nie jest to coś optymalnego dla naszego cyklu dobowego. I tutaj właśnie, tak jak sama napisałaś, że glikemia się poprawiła, kiedy jesz rano śniadanie, prawdopodobnie między innymi zoptymalizowałaś, poprawiłaś swój cykl dobowy i tym samym glikemia spada. I tak samo jeżeli chodzi o pracę zmianową, no to nieraz tutaj mamy różnego rodzaju problemy hormonalne. Czy dyżury wyrzucają z keto? Jeżeli jesteśmy na ketoadaptacji, to takim osobom, które zaczynają, będzie pewnie trudniej wejść w stan ketozy, ponieważ jakby każda zmiana, tak samo dieta ketogeniczna, jest jakimś stresorem dla organizmu. I jeżeli tych stresorów mamy bardzo dużo po drodze, no to wszystkie jakby implementacja tej zmiany jest trudniejsza. A dyżurowanie w nocy, zmianowy tryb pracy, brak snu w nocy jest również stresorem dla naszego organizmu. Także to pod kątem adaptacji. Natomiast samo to, że ktoś ma inny cykl pracy i pracuje w nocy, śpi w ciągu dnia, nie jest tak, że to nas wyrzuca z ketozy. Rzeczywiście, możemy mieć niższe ciała ketonowe po takiej nocce, ale to nie znaczy od razu, że my z tej ketozy jesteśmy wyrzuceni. Jeżeli Ty, Aneto, dobrze się czujesz, to prawdopodobnie jakby elastycznie organizm do tego podchodzi. Dlatego też, słuchajcie, jeżeli zjemy posiłek, w którym jest trochę węglowodanów, to automatycznie glikemia nam się delikatnie podnosi, później opada. Jest to fizjologiczne, dobre zjawisko. To nie znaczy, że w danym momencie, godzinę po posiłku, Twoje GKI
indeks, którego, jak większość z Was pewnie wie, ja nie za bardzo lubię, rośnie, to nie znaczy, że od razu Ciebie to wyrzuca z ketozy. Tak samo jak po posiłku nieraz mocno tłuszczowym ktoś sobie zmierzy ketony, to ma wysokie, a ktoś, nie wiem, ten posiłek będzie bardziej białkowy, to ma ketony niskie, to też nie znaczy, że wyrzuca Cię to z ketozy, tylko Twoje ciała ketonowe i Twoja glikemia dopasowują się do danego momentu. Czasem są wyżej, czasem są niżej. I rzeczywiście to, co może praca zmianowa powodować, to tak jak mówiłam, pewne rozregulowania hormonalne i pewne, no na pewno zaburzenie cyklu dobowego, tutaj to nie ulega wątpliwości, ale moim zdaniem wręcz żywienie ketogeniczne odpowiednio prowadzone może pomóc troszeczkę walczyć właśnie z tymi stanami zapalnymi, które w związku z tym mogą się dziać, bo jak wiadomo, dobrze skonstruowana dieta ketogeniczna ma charakter przeciwzapalny i same ciała ketonowe są antyutleniaczami. Także tutaj dobre prowadzenie tego wszystkiego, tak jak z tego co widzę, Aneta, u Ciebie to występuje, sprawia, że tak naprawdę to wszystko nam się reguluje i no jeżeli po prostu mamy pracę zmianową, to robimy inne rzeczy, które pomaga, którymi troszeczkę jakby wspieramy organizm w tych trudniejszych właśnie momentach, czy w tych problemach, które ma z racji rodzaju naszej pracy. Pytanie od Kasi. Czy IF przy karmieniu piersią jest ok, 16 na 8, a może na przykład 12 godzin bez jedzenia będzie ok? Kasiu, to tak naprawdę zależy bardzo od Twojego organizmu. Jeżeli Ty dobrze się czujesz i takie poszczenie przez 16 godzin nie przychodzi Ci z jakimś wielkim trudem, to w porządku. Też jeżeli wcześniej nie robiłaś IF-ów, no to znowu nie polecam przy karmieniu piersią nagle wskakiwać na 16 na 8, ale jeżeli ten IF jest już dla Ciebie czymś naturalnym, to prawdopodobnie nie będzie problemu. Ale jeżeli odczuwasz głód, to też nie polecam się po prostu głodzić. I ja osobiście mam teraz dużo wydłużone okno żywieniowe, teraz gdy karmię piersią, tak samo było w ciąży, bo po prostu ten głód odczuwam częściej i staram się intuicyjnie za tym podążać. Pytasz też, Kasiu, ile jeść karmiąc piersią? Standardowo przyjmuje się, że to jest zwiększenie swojego zapotrzebowania o 500 kilokalorii. Natomiast my też zazwyczaj zawsze karmimy piersią po tym, jak jesteśmy w ciąży. Także tak naprawdę porównanie karmienia piersią do trzeciego trymestru to jest brak ani zwiększenia, ani jakiegoś zmniejszenia kalorii. Przynajmniej tak książkowo. Także polecam, jeżeli Twoje hormony w miarę są ogarnięte, po prostu jeść do sytości wtedy, kiedy potrzebujesz, szczególnie jeżeli na przykład to jest żywienie niskowęglowodanowe, bo przypuszczam, że jeżeli jakby stosujesz IF, to raczej tak się odżywiasz i wtedy będzie ok, ale nie trzymałabym się ani w ciąży, ani przy karmieniu jakichś sztywnych ram, że musisz tak czy tak. Według mnie to jest bardziej intuicyjna sprawa. AW. Jestem na keto od 3 tygodni i mam problem po jedzeniu, lecę do kibelka. Czy jem za tłusto? Tak, to jest jedna opcja, że jakby tutaj jeszcze ta adaptacja do tłuszczów nie zaszła, natomiast zawsze jeżeli są biegunki po jedzeniu, to ja nie zalecam tego przeczekać. Tak samo jak na ketoadaptacji, nie wiem, ktoś ma ból głowy i mówi się mu, przeczekaj to. Jeżeli masz ból głowy, to prawdopodobnie się odwadniasz, więc trzeba temu zapobiegać. I jeżeli to się już wydarzy, to coś z tym zrobić. I tak samo z tymi biegunkami. Polecam Ci, po pierwsze, sprawdzenie, czy odpowiednio działa Twój układ trawienny i pokarmowy, prawdopodobnie nie, więc tutaj wsparcie w postaci probiotyku, nieraz na początku ketoadaptacji, jeżeli mieliśmy też jakieś jakby na przykład obciążenie wątroby, problemy trawienne, warto zastosować, czy to enzymy trawienne, czy maślan sodu, po prostu wesprzeć, uszczelniać te nasze jelita, bo z jelitami większość osób ma teraz większy bądź mniejszy problem, także to na pewno, no i zobacz też właśnie, czy nie za dużo jednak jest tego tłuszczu takiego dolewanego, czy nie jest za dużo tłuszczów nasyconych. Spróbuj trochę zmienić proporcje, być może dodaj sobie oliwę z oliwek, jeżeli na przykład cały czas używasz, nie wiem, oleju kokosowego, jeżeli używasz MCT, no to prawdopodobnie tutaj też jest konieczna adaptacja do tych średniołańcuchowych tłuszczów nasyconych, także być może zmniejsz to na początek. Jeżeli jesz mało błonnika, to zwiększ jego ilość, czyli dołóż po prostu więcej chociażby warzyw zielonych, dołóż może jakieś kiszonki, żeby tą mikroflorę
troszeczkę wesprzeć. I jakby obserwuj, co się dzieje. No, przyczyn biegunek może być dużo, też o biegunkach i o zaparciach. Są osobne filmy u mnie na kanale, też, więc możesz też tam sięgnąć po informacje. I jeszcze mamy pytanie od Brodatego. Hej, mam pytanie odnośnie adaptacji. Czy te wahania elektrolitów, glikogenu i poziomu wody stabilizują się z czasem? Czy na ketozie zawsze już trzeba będzie tak drastycznie tego pilnować, jak podczas adaptacji? Nie, nie trzeba tego cały czas pilnować i większość osób tak naprawdę po adaptacji nie musi już suplementować potasu, magnezu ani sodu w jakichś większych ilościach, ponieważ jak już woda z nas zejdzie, no to ta gospodarka wodno-elektrolitowa też zaczyna się adaptować do nowego stanu, czyli tego, że nie mamy aż tak dużo glikogenu i nie wiążemy tyle wody. Jest to całkiem naturalne i naprawdę nasz organizm bardzo fajnie się adaptuje. Ja, jeżeli nie suplementuję potasu, nie mam skurczów. Suplementację magnezu polecam Wam nie ze względu na samo keto, ale ogólnie pod kątem zdrowia i o tym jest osobny film o magnezie. Ale to się wszystko dobrze reguluje i tak samo jeżeli chodzi o glikogen, badania pokazują nawet u sportowców, że ten glikogen jest, nie mówię o glikogenie wątrobowym, ale głównie glikogen mięśniowy, ten, który jest potrzebny jako źródło energii przy aktywności, on się uzupełnia bardzo dobrze u osób zaadaptowanych do stanu ketozy, nawet jeżeli ich spożycie węglowodanów jest niskie. O tym też już mówiłam i są na to potwierdzenia w wynikach badań, więc jakby tutaj nie trzeba cały czas tych elektrolitów pić, ale oczywiście to zależy też od danej osoby i od jej poziomu w dużej mierze aktywności fizycznej, bo osoby, które mają bardzo dużą aktywność fizyczną, to tak czy inaczej zazwyczaj gdzieś tam tymi elektrolitami powinny się wspomagać. Moi drodzy, to tyle na dziś. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań i do komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi keto i nie tylko w komentarzach, a ja Wam dziękuję, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!